Nowy dzień zaczynamy od śniadania. Pieczareczki, przepraszam, podsmażone z cebulką, do tego dwa tosty z serkiem i pyszna kawusia. Dobra, idziemy jeść. Smacznego! Do śniadania jak zawsze Holmes under the Hammer i z tego co wiem, to dzisiaj będzie też Walsall, także zobaczymy, co tam ciekawego pokażą. Nie wiem, chyba nie chcą iść na spacer. Czy chcą iść na spacer? Chcą iść na spacer? Ciapciuś, kto rozwalił spanie? Borysku, co to jest? Co to jest tutaj? Powiedz mi, co to jest? Co to jest? Kto to zrobił? Kto to. Halo? Kto rozwalił spanie? Luna? Co to jest? Co to jest tutaj? Borys jest złoczyńca. Już ubieram, już ubieram, już. Ho, ho, ho! Zobaczcie, jest kolejna kartka. Tak, Borysku, do ciebie też. Jest kolejna kartka od mojej Dorci dla nas. Kartka od Dorci bardzo mnie ucieszyła, ale jeszcze bardziej, sorry Dorcia. Ucieszyła mnie kartka, z tego co widzę, to chyba od Wikusi. Chyba ręcznie robiona, śliczna, śliczna, no na pewno od Wikusi. Ręcznie robiona, ręczne pismo i zobaczcie, no po prostu cudo. Ho, ho w środku. No piękna jest, także bardzo, bardzo z Radkiem dziękujemy i kartki wędrują na kominek. Gdzieś tutaj jest miejsce? Znajdzie się miejsce. Świeczniki niedługo trzeba będzie wyprowadzić. I dalej nie kupiłam tej takiej girlandy tutaj, żeby te kartki wieszać. W tym tygodniu się zacznie. Także. Są, jeszcze raz. Dzięki dziewczyny. A może się Wam jednak dzisiaj pokażę, chociaż tutaj naprawdę nie ma na co patrzeć, bo cały czas jestem chora, jak słychać, cały czas wyglądam jak kupa. No ale przeważnie ludzie chorzy wyglądają właśnie niereprezentatywnie, tak więc mniejsza z tym. Byliśmy, bo jutro idę do pracy. I jutro mamy w pracy Christmas dinner. I odchodzi jedna z naszych też liderek, także chcemy zrobić jej takie zdjęcie. Co prawda nie jestem przekonana do tego pomysłu, żeby to zdjęcie na ten kubek było w strojach Christmasowych, no ale chyba na to wyjdzie. Ale w każdym razie nie o to chodzi. Chodzi o to, że kupiłam sobie właśnie ten sweterek taki świąteczny, to co Wam mówiłam. Powiem Wam, że szukałam naprawdę dużo w Wazie. Nie było nic, znaczy znalazłam coś na męskim dziale i to zaraz Wam pokażę, bo sobie znalazłam koszulkę właśnie, dlaczego jej tej nie wzięłam, Boże. Znalazłam sobie koszulkę, ale później w sklepie, który się nazywa tutaj Pep Co, czyli coś takiego jak Pepko mi się wydaje, tylko nie było tam rzeczy do domu, znaczy była jedna taka fajna rzecz, nawet Wam może później pokażę. Kupiłam, znaczy nie, Radek kupił sobie koszulkę drugą. Kupiłeś tą Pepko sobie, czy nie? Nie, nie kupiłeś. No gdzie ona jest? No dobra, no nie mniejsza z tym, ja Wam pokażę ten sweterek, co sobie kupiłam, czekajcie, ja go sobie tylko tak przyłożę do siebie. Będę go zakładała teraz, ale właśnie mniej więcej tak to wygląda. Jutro Wam założę, bo jutro będę szła do pracy. Także tak i kosztował 1,8 funtów. Mówię Wam, wszędzie gdzie nie patrzę, to te swetry naprawdę drogie. Gdzieś tam 18-20 funtów. Dla mnie to jest za drogie. Za droga impreza, żeby po prostu założyć raz w roku. No umówmy się, nie przesadzajmy. No i w tym, w Azie na dziale męskim kupiłam sobie świnkę Pepe. Też za 8 funtów, z krótkim rękawkiem. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda. Też zaraz do Was wrócę. To jest ta właśnie świnka, co sobie kupiłam. This decision to be Jolly. Także coś takiego na dziale męskim. I tak wygląda właśnie ten sweterek. O, tak o, tam będzie moja goła wystawa. Spoko wygląda moim zdaniem. Granatowy. No i w tym Pep & Co też właśnie były minionki. Takie Christmasowe, ale to już dla Radka kupiłam. Także spoko. I powiem Wam, że trochę żałuję, że nie wzięłam sobie tej zamiast tej świni. I chyba jutro jeszcze wymienię, bo tą założę jutro, a tą założę w piątek, na ten prawdziwy taki Christmas Jumpers Day. I chyba właśnie tą wymienię na tą. Dajcie mi znać, która się Wam bardziej podoba, świnka czy minionki. No, wiem, wielki problem, nie?